Cześć! W tym odcinku pokażę Wam kilka prostych i szybkich tipów dla początkujących użytkowników programu Premiere Pro. Zapraszam! Aby zrobić efekt ujęcia w napisie, dodajemy dowolny tekst. Przechodzimy do workspace'u Graphics, wybieramy czcionkę, najlepiej grubą, i powiększamy ją na cały ekran. Z efektów wybieramy Track Matte i przeciągamy go na nasze ujęcie. Następnie wchodzimy do Effect Controls i wybieramy nazwę ścieżki, na której znajduje się tekst. W tym przypadku jest to Video 2. Żeby speedramp nie był taki ostry jak ten, który widzicie, tylko płynnie przyspieszał i zwalniał, należy kliknąć prawym przyciskiem na ikonce FX i wybrać Time Remapping. Wciskamy P na klawiaturze, żeby wybrać Pen Toola, i robimy punkty, aby zwolnić lub przyspieszyć ujęcie. Ja chcę przyspieszyć na 500%, dlatego linię podciągam do góry. Następnie zaznaczamy utworzone wcześniej punkty i rozciągamy je, tworząc płynne wejście i wyjście, co wskazuje nam kształt linii. Aby zwiększyć płynność, zaznaczamy jeden z punktów i wyginamy niebieską linię. To samo robimy przy drugim punkcie. Możemy sobie w dowolnej chwili zmienić płynność, rozciągając lub zawężając punkty. Gdy chcemy napisać polskie znaki, na przykład on lub ę, to albo nam nie działa i słychać ten dźwięk, albo włączają się różne niechciane okna. Tutaj na pomoc przychodzi nam przycisk tylda, czyli ta fala pod escape'em. Naciskamy Shift plus tylda plus A i mamy dużą literę O. Jeżeli chcemy małe literki, włączamy Caps Lock, czyli na odwrót jak zwykle. Jeżeli chcemy synchronizować pliki audio, zaznaczamy je, klikamy prawym przyciskiem, wybieramy Synchronize, upewniamy się, że mamy zaznaczoną opcję audio i klikamy OK. Jeżeli chcemy powiększyć okno, zaznaczamy je i wciskamy znaną nam już tyldę. Możemy tak zrobić z każdym wybranym oknem. Natomiast jeśli wciśniemy Ctrl plus tylda, to okno podglądu zwiększy nam się na cały ekran. Możemy usuwać ścieżki, klikając na nie prawym przyciskiem i wybierając Delete Track. Jeżeli chcemy usunąć wszystkie ścieżki, ale pozostawić te, na których mamy swój materiał, klikamy na dowolnej ścieżce prawym przyciskiem, wybieramy Delete Tracks i zaznaczamy Usuń ścieżki Video i Audio, All Empty, czyli wszystkie te, które nie są używane. Gdy przejdziemy do panelu Lumetri Color i poruszamy suwakami, to widzimy, że ich wartość maksymalna to 100 i minus 100. Jednak jest możliwość zwiększenia parametrów do wartości max 150 i minus 150. Wystarczy, że przeciągniemy myszką parametry po prawej stronie, które są koloru niebieskiego, lub wpiszemy je ręcznie. Szybszy sposób na kopiowanie ujęć niż zaznaczanie ich i wciskanie Ctrl-C i Ctrl-V jest przenoszenie zaznaczonego ujęcia lub ujęć z wciśniętym Altem. Na dzisiaj to wszystko, do usłyszenia w kolejnym odcinku.